Bił Dariusza Wykę ze względu na 5 przewinień zawodnika z Bolestraszyc. Natomiast cały czas ten obwód wygląda tak samo. Vinales, Garrett, Leslie, również Holman na czwórce i właśnie Grossel na piątce jako środkowy. Po stronie Gliwiczan, czy dojdzie do jakichś zmian? Nie, cały czas trener też pokłada dużą nadzieję w liderach zespołu, także Richardson będzie wybijał piłkę, jest Rowland, domyślam się, że również Murphy, Skiffy czy Szlachetka, tutaj nie ma żadnych zmian, także tutaj trenerzy obydwu drużyn cały czas bardzo mocno też wierzą w kondycję fizyczną swoich zawodników i to, że będą w stanie wytrzymać trudy tego meczu. Szlachetka popełnił błąd kroków, jest strata po stronie GTK. I znowu piłka będzie po stronie Legii. Szlachetka to jego pierwsza strata w tym meczu. Ma on na swoim koncie 7 punktów. Pamiętamy też, pod koniec pierwszej dogrywki mógł przesądzić o zwycięstwie swojego zespołu. Billy Garrett teraz zdobywa punkty rzutem z pół dystansu, także Legia wychodzi na prowadzenie. Rowland tutaj jeszcze stara się bardziej podkręcić to tempo. Natomiast dobrze wrócili pod swój kosz gracze Legii. Znowu dużo przekazywania w obronie i znowu każdy kolejny faul w obronie będzie karany rzutami wolnymi dla rywali. Tutaj Travis Leslie może się nie zgadzać z decyzją sędziów, ale nie ma to w tej chwili znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że Jure Skiffic wędruje na linię rzutów wolnych. Wcześniej 1-2, teraz bardzo ważny punkt weterana, który dokłada swoje 19 oczko w tym spotkaniu. Naprawdę mówię o tym cały czas. Bardzo solidny występ tego zawodnika. Musi też uważać, ma 4 przewinienia, natomiast już na pewno nie ma możliwości gdziekolwiek odpuścić. Trzeba tutaj walczyć. Którzy gracze rezerwowi jeszcze się cały czas rozgrzewają. Po stronie Legii jest to koszarek. Po stronie Gliwic wprawdzie wszyscy zawodnicy siedzą na ławce rezerwowych. Być może któryś z nich będzie potrzebny. Na razie jest remis. 107-107. Znowu przekazywanie w obronie GTK. Richardson tym razem teraz i Skiffic w tym momencie odpowiedzialny za krycie Garetta. Znowu akcja 1-1 i rzut za 3 i Garrett trafia. Jakże ważne. Punkt. Już 5 w tej dogrywce, 23 na koncie w całym meczu. Rowland, ryzykowne podanie pod całą obręcz, piłka wybijana tam. Skiffic nie zdołał jej opanować. Przydał się w defensywie Holman i ważny rzut. Travis Leslie za 3, 113-107. Trener Kowaczyk tutaj opuszcza ręce, trochę zrezygnowany, ale to jeszcze jest taki moment, kiedy GTK na pewno może wrócić do gry, jednak muszą ograniczyć straty. Rowland zmęczony, już się potyka w tym momencie. Był jakiś na pewno kontakt jego i Grossela, natomiast sędziowie uznali, że nie był on ze strony Grossela inicjowany i nie użyli gwizdka, więc jest kolejna strata rozgrywającego Gliwiczan. Co gorsza, faulem technicznym został ukarany trener Marosz Kowaczyk. W związku z tym będzie jeszcze jeden rzut wolny dla któregoś z graczy Legii, którzy wyselekcjonowali Kyla Vinalesa do tego zadania. Vinales dzisiaj niemalże bezbłędny z linii rzutów wolnych. Do tego momentu 6-7 i teraz trafia po raz kolejny 38 punkt zdobyty przez tego gracza. A na parkiecie jest prawie 45 minut. Niesamowity występ tego zawodnika. 6 asyst, 38 punktów, 4 straty, a mamy jeszcze prawie 3,5 minuty do końca tej części dogrywki. Nie mówię do końca meczu, bo tego nigdy nie wiadomo, a już to spotkanie tyle razy nas zaskoczyło, że nie będę się podejmował tego typu prognozy. Garrett jednak znowu, świetna akcja indywidualna, 7 punktów zdobytych w tej części dogrywki, 116 punktów na koncie Legii, 107 na koncie GTK, w związku z czym trener Kowaczyk nie może już dłużej czekać. Wprawdzie wszedł jeszcze tu w jakieś takie utarczki słowne z sędziami, ale to prawdopodobnie jego sytuacji nie poprawi. Trzeba dać instrukcje swoim zawodnikom. Trzeba ich jeszcze natchnąć w jakiś sposób do tego, aby wydobyli z siebie nie resztkę sił, ale jeszcze jakiś
kanister z paliwem gdzieś wyciągnęli z bagażnika i dolali jeszcze trochę do baku, bo naprawdę, naprawdę mnóstwo sił włożyli w to spotkanie. Nie tylko oni, ale oczywiście też gracze Legii, ale wiemy jak to jest. Jeżeli to Legia teraz zdobyła kilka punktów z rzędu, wyszła na 9-punktowe. Teraz się gra łatwiej, Legii się gra lepiej, Legia na chwilę zapomina o tym zmęczeniu. Każda kolejna akcja teraz oczywiście będzie niezwykle istotna. Gracze Legii na pewno naładowani teraz będą chcieli jeszcze potwierdzić swoją dominację w tej części dogrywki, dobrą defensywą i bezpiecznie kontrolować ten mecz. A GTK będzie chciało jeszcze raz do meczu wrócić, chociaż będzie to oczywiście bardzo trudne, bo o ile GTK było w trzeciej kwarcie na prowadzeniu 9-punktowym, to Legia jeszcze tak wysoko nie prowadziła. To jest jej najwyższe prowadzenie w tym meczu. Rowland za trzy. Niesamowite to było. Grossel był przed nim. Gracz znacznie wyższy. Był dosyć blisko. Natomiast Rowland, tak jak teraz, przed chwilą wydawało się, już był potwornie zmęczony. Teraz kolejnym rzutem 3-punktowym daje nadzieję swojemu zespołowi. Niesamowity gracz. Gareth. Znowu piłka w jego rękach. Dlaczego nie, skoro jest tak skuteczny? Natomiast teraz spudłował. Kolejna zbiórka z Kificza. Już 10 w tym spotkaniu. I Rowland ponownie za trzy trafia. I to z faulem Holmana. Co się dzieje w Gliwicach? Kto by przypuszczał już przy prowadzeniu 9-punktowym Legii, że jeszcze może to się odwrócić i to w taki sposób. Rowland, 25 punktów tego zawodnika. I jeszcze jeden rzut wolny, który może sprawić, że przewaga Legii będzie już tylko dwupunktowa. Holman w międzyczasie popełnił piąty faul, w związku z czym do zmiany został zmuszony trener Kamiński. Janis Berzins pojawił się na boisku. Earl Rowland natomiast ma świetnie wyregulowany ten cel. Był 7 punktów z rzędu i już tylko 2 punktami przegrywa jego drużyna. 2 minuty i 15 sekund do końca trzeciej dogrywki. Vinales świetnie teraz doszedł Travisa Leslie na obwodzie, jednak ten nie trafił. Gliwice mogą doprowadzić do remisu i tak się dzieje. 14 asysta Rowlanda i punkty Mateusza Szlachetki. Szlachetka ma już 9 punktów, a GTK aż 116. Kyle Vinales, Leslie. Będzie akcja pick and rollowa, stawia zasłonę Grossel, ale to Leslie indywidualnie stara się przebić przez defensywę rywali i piłka będzie dla GTK. Po raz kolejny Jurek Kificz świetnie powalczył o zbiórkę w obronie, tym razem z Jeffreyem Grosselem. Wprawdzie sędziowie będą to jeszcze sobie omawiać i być. Dokładnie tak jest, sędzia Jankowski zarządził o tym, że sytuację dla pewności trzeba zweryfikować. Jeżeli ona będzie po stronie, jeżeli piłka będzie dla GTK, będą mieli oczywiście 24 sekundy na całą akcję, a jeżeli Legia jednak wejdzie w jej posiadanie, będzie miała kosza rywala. Dla trenerów ta sytuacja jest o tyle istotna też, że można w tym momencie, tak jak widzimy, porozmawiać troszeczkę ze swoim zespołem. Tam fizjoterapeuci pewnie podają butelki z wodą, aby zawodnicy mogli chociaż troszeczkę odetchnąć, nabrać jeszcze odrobinę sił potrzebnych do gry w końcówce tej trzeciej dogrywki. Piłka dla GTK, słyszymy tumult w hali w Gliwicach, w związku z czym piłka dla gospodarzy. Zobaczymy teraz, jaką akcję trener Kowacik tam nakreślił na tej tablicy trenerskiej, co przekazał swoim zawodnikom.
Znowu publiczność wstaje z miejsc, bo naprawdę ich ulubieńcy dzisiaj robią wszystko, co mogą, aby pokonać wicemistrza Polski. Roland, 10 sekund do zakończenia tej akcji, znowu przekazywanie, znowu Grossel przed nim, znowu akcja na jeden Rolanda i czy on trafi? Tak, wziął na siebie niesamowitą tutaj odpowiedzialność, zdobył szybko 9 punktów, również asysta do szlachetki była niesamowita, 118-116, GTK prowadzi, nieco ponad minuta do końca meczu, Kyle Vinales z piłką. Leslie biega pod kosz, jednak będzie chyba strata, jednak jeszcze Berzin w posiadaniu piłki, Vinales 3 sekundy, rzut przez ręce, puduje. Travis Leslie ze zbiórką, Billy Garrett w posiadaniu piłki, Legia ma jeszcze szansę doprowadzić do remisu lub wyjść na prowadzenie. 6-5 sekund do końca tej akcji, Billy Garrett 1 na 1, Skifish przed nim, wytrzymał tę akcję bez faulu, jednak nie, bo faulował szlachetka. Jure Skifisz aż padł na kolana już raz z wyczerpania, dwa z niedowierzania. Natomiast pewnie musiałby zapytać Mateusza Szlachetkę, czy rzeczywiście uderzyłeś go tam w rękę, a jeżeli tak, to po co? Bo Garrett rzucał z naprawdę trudnej pozycji. Teraz zobaczymy, jak spisze się na linii rzutów wolnych zawodnik warszawskiej Legii. Trafia pierwszy rzut. 26 punkt tego zawodnika, 8 na 9. Taka jest jego skuteczność z linii rzutów wolnych. Jeżeli trafi kolejny, doprowadzi do remisu. I tak właśnie się dzieje, 118-118. Trener Kowacik zdjął już marynarkę. Temperatura meczu jest zdecydowanie zbyt wysoka. I piłka po stronie GTK. Co teraz się wydarzy? Znowu przekazywanie, Grossel kryje Rolanda. Roland w tańcu z piłką. Szlachetka może trafić za trzy i puduje. 8 sekund do końca. Kyle Vinales z piłką. Garrett za trzy. Puduje. Proszę Państwa, będziemy mieli czwartą dogrywkę. Nie ma potrzeby zbyt wiele mówić. Wszystko widać na boisku. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem taki